jeszcze nadmienię, że ceremonię ważenia z ramienia Polskiego Związku Boksu Zawodowego będzie nadzorował Krzysztof Kraśnicki i także oczywiście Henryk Wild, jeśli chodzi o boks amatorski. Organizatorzy tutaj także zadbali o wszelkie względy związane z regulaminami. I posłuchajmy, ile waży pierwszy z zawodników, przypominam, mistrz polski młodzików Jakub Targiel. 52 kg, 700 gramów, pierwszy z uczestników walki, która zainauguruje jutrzejsze zmagania w trakcie trzeciej gali Fat Boxing Night. A teraz zapraszam na wagę zawodnika, który też już zdążył zasłynąć ze swojej znakomitej techniki. Wygrał już kilka ważnych turniejów międzynarodowych, w tym również, a więc Artura Proxę. Artur, zapraszamy serdecznie na wagę. Oczywiście powiem tak zakulisowo, że jego tata, nasz były mistrz Europy zawodowców, Grzegorz Proxa, który prowadził karierę, też tutaj jest w Konarach i też oczywiście bacznym okiem będzie śledził to, jak jego syn będzie sobie dawał radę. I pytamy w tej chwili pana... 52,600. Tak jest, a więc Supervisor podaje 52 kg 600 gramów. I chłopaki, to co jest już klasyką również, bo najpierw tet a tet, spojrzenie sobie w oczy. To są właśnie ci dwaj bojownicy, którzy jutro, myślę, z tytułem rozpoczną właśnie tę galę, która będzie się w związku z pandemią oczywiście odbywała w tej specyficznej kameralnej scenerii, ale myślę, że to w związku z tym będzie bardzo interesujące. Teraz zwróćcie się jeszcze do mediów, do kamer, do obecnych tutaj dziennikarzy i to właśnie ci dwaj zawodnicy, jak Państwo widzą, zmiany higieniczne także są przestrzegane obaj obowiązkowo w tych ochronnych maseczkach. Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam serdecznie powodzenia w trakcie...